Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocy. Dzisiejszy film będzie o konfrontacji z oprawcą, o konieczności skonfrontowania się z osobą, która kiedyś zrobiła nam krzywdę. Jest to oczywiście nadal w temacie DDA, ale też w ogóle jego konsekwencji, czyli wdawania się dalej w toksyczne relacje. I na początek taka anegdotka na temat mojego wyglądu. Otóż dzisiaj u nas w siedzibie dzieją się absolutne egzorcyzmy, bardzo rzeczy wielkie, to znaczy moja klientka konfrontuje się ze swoim wieloletnim oprawcą. Jedną z pierwszych rzeczy, które ten oprawca jej powiedział, to powiedział o mnie, że no absolutnie jest w ogóle nierozsądne, nieodpowiedzialne i niedopuszczalne, żeby nagrywać filmy na wkurwie, a ja widać, że sobie nie radzę z emocjami i nagrywam filmy wściekła. Więc może się do tego odniosę, ponieważ nie jest to pierwsza, ale jakaś dziesiąta, może piętnasta osoba, która podczas moich 7 lat pracy mi to powiedziała, więc wiem, że niektórzy widzą w innych to, co mają w sobie, ale również interpretują to, co widzą, tak jak są nauczeni. No więc ja będę mrużyła oczy. Będę mrużyła oczy nie dlatego, że jestem wściekła, ale dlatego, że mam autyzm i w związku z tym ja mam dużą nadwrażliwość na światło. I nawet kiedy jest taki pochmurny dzień, tak wyjątkowo, nie wiem, zimnego maja, to dla mnie jest za jasno, a nie chcę nagrywać w okularach. Więc mrużę oczy i na poprzednich filmach również mrużyłam. A jeszcze, żeby może pogłębić absurdalność tego stwierdzenia, wykazać, jak bardzo zamknięcie we własnych skrótach myślowych, schematach, skryptach jest szkodliwe, to chciałam wam powiedzieć, że ja mam 7 kotów. A w życiu to ja miałam w ogóle tych kotów 20 ileś. I wiecie, najmilszym wyrazem twarzy u kota jest to. Więc ja na co dzień wobec istot, które są mi najbliższe, muszę mrużyć oczy, jeśli chcę im przekazać uśmiech. Bo jeśli będę się do nich uśmiechać, to oni będą myślały, że jestem wkurzona i szczerze na nie zęby. Jeszcze koty jak koty, ale psy to już naprawdę mogłyby to odebrać jako bardzo nieprzyjemną minę. I zalecam wszystkim, jeśli nie chcecie być oprawcami, jeśli nie chcecie odbierać sobie w ogóle możliwości rozwoju, to radzę uznać, że nie wszystko, co myślisz, musi być prawdą. A już naprawdę niekoniecznie wszystko, co ty myślisz, jest prawdą o drugim człowieku. Prawdopodobnie drugi człowiek jest co najmniej tak skomplikowany jak ty. Prawdopodobnie drugi człowiek przeżył te swoje kilkadziesiąt lat swojej historii, której ty nie znasz, której ty nie doświadczyłeś, w której ty nawet nie byłeś świadkiem, więc nie wiesz, nie znasz, nie rozumiesz. Dlatego nie feruj łatwych wyroków, nie tylko dlatego, że ty kogoś tym krzywdzisz, bo myślę, że jeśli to robisz, to ty masz w dupie, czy kogoś krzywdzisz, czy nie. A wręcz oprawca mojej klientki, z którym ona się dzisiaj rozprawia, no zdecydowanie chce mnie zranić, chce ją zranić, chce obrazić osobę, która jej pomogła, chce zdewaluować moją wartość, jej wartość, tak? W jej własnym odczuciu. Więc oczywiście, że chodzi mu o to, żeby wypowiedzieć się o mnie jak najgorzej, podważyć moje poczucie pewności, podważyć jej zaufanie do mnie. Więc pal licho z tym, że ty kogoś krzywdzisz. Jesteś złym, marnym, małym człowiekiem, więc chcesz kogoś krzywdzić. To jest jasne. Tylko musisz zrozumieć, że ty sam sobie ograniczasz dostęp do
Szczęścia. Chodź, Kicio. Dostęp do szczęścia, ale w ogóle też do prawdy i do mądrości. Bo jeśli ty się ograniczasz do tego, że to, co ty myślisz, jest prawdą ostateczną, to znaczy, że ty się niczego nie uczysz. To znaczy, że ty nie dopuszczasz w ogóle wiedzy. To znaczy, że to, co się rozgrywa między uszami, ma bardzo niską jakość. Jeśli najwyższym autorytetem dla ciebie samego jesteś ty i to, co ci się wydaje, jest prawdą ostateczną, no to progresu nie będzie, nie będzie, nie, nie. Człowiek, który się nie rozwija, się cofa, nie stoi w miejscu, tylko się cofa, bo tym jest natura ludzka i ludzkiej umysłowości, ludzkiej inteligencji, więc... Jeśli założysz, że to, co ty myślisz, jest prawdą ostateczną, no to nie wiem, ile miałeś lat, kiedy to założyłeś. 10, 12. I ty nadal się trzymasz tego, co ty wymyśliłaś, mając lat 12. Fatalnie. Fatalnie. No dobra. No ale po co w ogóle taka konfrontacja z takim człowiekiem?